Hejka, witam was bardzo serdecznie w siódmym rozdziale gry Devil's Hand. Co przed chwilą się działo, że jak obracałem myszkę, to mi tu wracał obraz. Nie. Bóg na Bogu stoi po prostu. W ostatnim odcinku zostaliśmy zabici przez anioła. Takiego chyba trochę ważniejszego. Nawet tekstury zostały tego przebicia mieczem, czy tam kataną, czy co tam, czym on tam władał. Bo w końcu jakieś dusze. To się tak cicho respi. A, okej. Okej. Nie mam słów. Nice. So, the famous savior and destroyer finally drops in. I'm happy to hold your hand. Would you be happy to lift me up? Of course, more than happy to help one of such renown. However, the Savior and Destroyer has the power to get out of any sort of trouble with ease. Me? I'm just an old demon. I couldn't hope to help. I would be unworthy, simply unworthy. Fucker! You dare interfere in my dealings? Too early. His time will come. But not yet. Give him back. You were talking like he belongs to you, Belly, old friend. Lucifer, explain this outrage. Desmond is extraordinary. He is valuable to all of us. He must stay alive. Let him prove his worth. If he really is so special, he'll have no trouble at all with it. I can send him back myself. Very well. Just one trial and get him back on Earth. Klepnął go w ramię i zadowolony. Follow me. Wait. Oh, come on. Ja pierniczę, w tej grze nasza postać to po prostu zostaje po dupie po... Nie mam słów.
Szczerze powiedziawszy, to jest swego rodzaju zniewaga. O, zaraz kolejne jakieś błędy mi wywali. Zanim tam przejdę, to najpierw sobie zobaczę, co tutaj było. Nic nie ma, dobra. Nie powiem, z tego by mogła być fajna gra, ale nie jak to jest zrobione w tak patologiczny sposób, naprawdę. What do you want me to do, old man? Do you know who I am? I heard Lucifer call you Bal. I am Belial, one of the four princes, commander of the armies of hell. You needed a good entrance. So what? Who threw you back to hell this time? Guy with wings, feathered, blonde. You know him? Ah, yes, I do. You will need to be prepared. Listen, complete my errand and I'll give you a way back and something to fight with. What's that? The best weapon. Yourself. Have a look. You thought they were just for decoration? No, mi emotikonkę. What do you want me to do? There's a demonic prison nearby, just past the river of lava. All of Lucifer's special captives go there. The executors have no entrance behind its gates, only the convicts do. Find a way inside and bring one of them to me. Who exactly? His name is Agares. He once was a soldier of mine. Why don't you just ask Lucifer to release him? Because Lucifer locked him up in the first place. Oh, come now. You are the savior and destroyer. It should be a walk in the park for you. There are no angels there. Don't be afraid. Oh, I swear to God. He's not here. No to idziemy. Trochę akcji. No to się już robiło powoli słabe, że cały czas tak jest troszeczkę topornie fabuła pociskana do przodu. Efekty krwi. Zrespiła się plamka. Konstrukcja tych potworów. Skrzynka z duszami. Znaczy no, zwał jak zwał.
Generalnie w sumie jakbym się tak, jakbym tak spojrzał na tą lokację i na przykład wyłączyłbym stąd tą postać, to całkiem graficznie by się prezentowało dobrze, ale spójrzcie, no. Że on wygląda jak taki... Lastuś. Nic tu nie ma ciekawego. Oh. Wystarczy zrobić tak. Boom. Tower overlooking the lava river needs checking. This chains to prevent it from falling. Użyjcie łańcuchów, aby wieża się nie zawaliła. Przejście dalej. Tak, Desmond miał wykonać zadanie dla Beliala i Lucifer o tym wiedział. Tyle akcji w tej grze. No i lecimy dalej. Jakby nie spojrzeć, to tu coś pewnie trzeba znowu łańcuch rozwalić. Pewnie zaraz cała wieża runie. Będą chocki klocki, Lucifer będzie wściekły. Piekle swoje ze swoimi się nawalają.
w ogóle nie można biegać jako ten demon, on się po prostu teleportuje do przeciwnika. Ja pierniczy naprawdę. Infiltrować własnych, no proszę. Jakieś takie typowe polskie notatki w kroju, ale ja zgłaszałem. Na miarę tej gry nie powinniśmy się dziwić. No już tak jakby w sumie prawie jesteśmy. To jest znowu ten. No tak, jego nie mogli już tutaj dać, bo przecież za duży difficult by był. Nie będę z tej demonicznej tej zużywał. Pewnie dostałby dwa strzały i by się wyłożył. Nie wiadomo, co mnie tam czeka jeszcze. Komnaty udręczonych, czas nieznany, okej. Ma zegarek na ręce, ale czas nieznany.
Zanim tam się wcisnę, to najpierw pójdę zobaczyć. O właśnie. Fajnie, że mogę sobie to zebrać. W końcu to zebrał. Nic za bardzo się nie stało. Dobra. Skoro tak. Wow, jaki jumpscare. Znowu ty. Z wieloma innymi rzeczami by tak mógł zrobić. O, pokaż co mu zrobisz. O. Aha, i się stoczyło z niego. Okej.
wydaje mi się, że to jest jakieś ukryte przejście tutaj. No, dokładnie. Cenne dusze. Aren't you a little short for an executor? Are you Agares? Never heard of him. Shame, because I came here to get him out. Who sent you? It's not the time to ask questions. You are Agares. Do you want to stay or do you want to leave? Listen, you need to release me from this cage. There's a secret mechanism hidden in this chamber. Jak zawsze. Najpierw też pooglądam, co to w ogóle jest. Niezbyt wiele. Okay. Now, check the other floor. Perfect. Now, try to get me down with this lever on the floor. Co u góry? Mamy? O właśnie, kolejny sekrecik. Zaraz się pewnie walka zacznie. Ja mam zbierać się dusze, czy on?
Się zmęczył? Animacja biegu. Tu się coś dzikiego odwali. Look closely. I see an open gate. It's the protector, guardian of the prison. The gates are open because he guards them. Oh, come on. If we need to get through him, we'll get through. Let's not rush him. Let's use our heads, eh? When you pull that lever, the grate will go up. If we dash through that chamber, we might be able to reach the outer gates before the protector notices us and closes it. Are you with me? Okay. Let's try that. But remember, we must dash as fast as possible. All right. On my mark. Okay. Set. Go! Okay. No siema. Big motherfucker. Drone, yes. Aha. Dobra, dawaj go. Jeszcze raz widzę, się będzie przeteleportowywać. Znaczy, no, przeskakiwać. Dawaj teraz. Okej.
jak go wykończysz? Co on mu zrobił? You've slain him. Yeah. No thanks to you. Why did you trick me into that? Calm down, old chap. Would you remind me who sent you again? I didn't tell you yet. Ah, that's right. See you. Ah, not so quick right now, huh? Nie za dobrze to wyglądało ogółem. Koniec tej walki, ten finisher taki bardzo skromny. Years has it been? 4,000? Five? You know I had no choice. Damn it, Belial. Lucifer's orders. I would never have disregarded yours. I paid my debt, served my time. Please let me prove my loyalty to you. I can do anything. Just tell me. I know this, Agares. But it changes nothing. What the f- Why would you do that? Every executor is more powerful here in Hell than on Earth. But to slay the Protector? Let's just say that you have surprised me, Savior and Destroyer, and I am rarely surprised. Perhaps I was wrong about you. Perhaps you can change the course of this war after all. Come closer. The fuck are you doing? Stand still or the imprint will fail. With this sign, you can now challenge angels. They are no longer protected from your powers. Very well. It is done. Oh, thanks, I guess. But Agares, why'd you throw him down there? Why? Well, to anger Lucifer, naturally. Now, back to Earth with you. Dobry powód, żeby wkurzyć Lucyfera. Dom Desmonda, Miami. Oh. So you figured out how to use a cell phone, shithead? Shut your mouth and listen. You have your assignment? Sure I do. And this is the part where you tell me it's my last chance and nobody's gonna fucking help me, right? Well, save your breath, asshole, cause... Well, save your breath, asshole. Shut up! You are a fucking boy to me, so you listen. You will do this, or it will be done without you, and you will be punished. Do you understand? Have fun, asshole. Oh, I'm too nice to that guy. Should have told him to go fuck himself. Nie, może jeszcze raz tu pobiegam w tym domku, bo właśnie. Za chwilę jest inna znajdźka. W ogóle mieszkanie nie jest na sprzedaż. Nie zamknięte, tylko otwarte. Dziwna sprawa. Ale jak to powiadają, w Polsce wszystko jest możliwe, nie? Mogli przecież dać tutaj, że... Nie wiem. To jest Warszawa albo Polska, a nie żadne Miami. Polska gra to nie żaden American Dream. Chociaż... Seria Wiedźmin. Painkiller. Bulletstorm. Mówią same za siebie.
W ogóle jestem ciekawy, jak on do tego miasta samochodem jedzie, skoro... No nie, no jest tam jakiś niby most czy coś, nie wiem. Chyba, że to jest miasto wyspa. Tylko cokolwiek powiedzieć. Ogień dalej się pali, żywym ogniem oczywiście. A tamte arbuzy na tym stole to już leżą od 7 rozdziałów. Teraz pewnie wsiądzie do... O, nie wsiądzie. A, jednak. Dobra. Odpali. Tu będzie ten autorski drift. O, właśnie. I pojechał. Rozdział 8. Kawiarnia Brim. Oczywiście, jakże inaczej, w tym momencie zakończymy sobie odcinek, by w kolejnym kontynuować. A więc? Jeszcze nie do zobaczenia, ale już prawie. O. So why do you want to meet me here? I wanted to check in with you. See how you're doing. How are you holding up? Ja tu już będzie podrywał. I can't taste anything if I can eat it all. I cry and cry. Is that what you want to hear? Is any of that not obvious? Hey. I don't want to upset you. I'm just worried. I want to be here for you. Here for me. Why? For me? For Desmond? Are you gonna bring him back? Why? He told me how you treated him when he was alive, so it's a little late to pretend you care. You know what? I just remembered that I forgot something. Bye for now. It was so nice to see you. Kristen, wait, please, don't run off. At least let us order Goodbye, something. Mr. Pierce. No właśnie. O, proszę, Szkoła Grzechu została odblokowana. Poszerzaj swoje możliwości, odblokując zdolności kombosy. Także w tym momencie sobie zakończymy odcineczek. Raz jeszcze to pragnę powtórzyć i w kolejnym kontynuujemy w 8 rozdziale gry Devil's Hunt. Dzięki za uwagę, drogi widzu, i zachęcam do pozostania na moim kanale.